Siemano, tutaj dziar. Pakuję na wyprawę. To jest moja kuchnia. Już ją chyba kończę. Czajnik, gorki, gaz. Tu jest jeszcze woda, mi się tu zmieści jakaś. Patelnia, tak. Chyba się nie zmieści ta woda. Chyba trochę inaczej. Patelnia. Ze składaną rączką, bajer, czyli rączka od niej. I tu będzie to. I woda. Gdzie kocyk, żeby tu można było siąść? Garderoba, lodówka, jak mam bułki przygotowane. Kow na śmieci, o, kryptoreklama firmy mojej. I te organizerki, coś tu może jeszcze rozkminię. Z przodu leżą tylko na razie czapki, tu jest kawałek kuchni. Jeszcze jest pieron miejsca. Tu wystaje sito. Tu jest jeszcze ten lewo zmywak. I papiery toaletowe. Tutaj są rzeczy na ryby. Nie będę ich wyjmował. Ciuchy jakieś. No, sypialka. Rower też jest zaczepiony już. O, jak się tu dostać. Ale bajer. Nie urwie mi drzwi? Ale zajebioza. Karimata. Wędki tu leżą. Jeszcze muszę zajechać po torbę. Sito. Wykrywacz. Buty. Jakieś gumiaki pewnie tam też. Wszystko tu leży. I tyle. Wodery. Przede wszystkim najważniejsze to wodery zabrać. Siemanko, witam z Dziwnówka. Jest przełom lipca i sierpnia. Nie będę jakoś specjalnie daty mówił, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że zrobiłem sobie dzisiaj rekonesans. Rano byłem trochę na wykopkach. Godzinkę. Coś tam wyszło. Zobaczcie sami. Po prostu zielęce zaczęsły. Kopłem tu nogą. Na taki ślad. Ja pierdolę. Zaraz tu patrzę, czy jest jakieś. Czy tu jest jakieś picie. Dosłownie drugie coś, co tu może być cokolwiek warte. Tyle jak to jest złoto, to po prostu jestem rozjebany. Jakieś picie tu jest, ja nie mogę dojrzeć. Trochę to waży, ale czy to złoto? Zawieszka do czegoś tam. Z napisem Ala. Tak, ten wiatr nie daje. Nie dało się nagrywać na plaży, bo wiatr i fale, no nie szło. Jakieś ujęcia tam są, ale nie wiem, czy tam nie będzie za dużo szumu wiatru. W każdym razie podsumowanko, tego na razie nie pokażę. 7 zł i 3 grosze. Może godzinę czasu tam spędziłem. To pieroństwo, leży tego bardzo dużo. To jest naprawdę szatan na tej plaży. Śmieciory. Zapinka z napisem Ala. Jakaś taka słaba. I to domyślałem, że mi w ogóle serce wyskoczy. Się okazuje, że to jakieś przebarwienia czy coś, ale jakżem to machnął nogą. Jak zobaczyłem, że te żółte, to ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje tam. Tak to, machnąłem nogą i tak się mi to rozłożyło. Może nie całe, ale z połowa. Nie do opisania było to uczucie, ale to jest jakieś pieroństwo. Lekkie to jest. No, jeszcze paczkę fajek znalazłem. Ale oddałem takiemu panu, który mi
właśnie pokazał miejsce, gdzie tam ludzie wczoraj czegoś szukali. Ja opowiadałem, że szukali tych fajek. Wiatr był mocny i zwiało im do 10 metrów dalej. Godzina czasu 7 zeta. Takie coś. Jakże się to nazywa? Breloczek? No i jakaś biżuteria odpustowa, która przyprawiła mi o zawał. Kapsli oczywiście też mam worek. No to widzimy się wieczorem. Idę spać, bo jechałem całą noc. Jest godzina za 15:08. Więc może się do południa kimnę, wezmę rower. Tam jest przyczepiony. Tak. Wezmę rower i pojadę do tego. Do tej miejscowości. Zrobiłem sobie teraz 3-godzinną rundkę na rowerze. Muszę teraz naładować baterie swoje i w telefonie. Ładowanie baterii. I ten śmierdzący serek. Byłem tutaj w dzień. W sumie w Dziwnówku i w Dziwnowie robiłem rekonesans. Siedziało tu ze 3 razy tyle ludzi. Jeszcze nie ma 18, więc jeszcze ich dużo siedzi. Staram się zrobić taką porównanie, czy więcej znajdę w Dziwnówku, czy w Dziwnowie. Tam też jest spierone ludzi. Mam dzisiaj może ze 3 godziny i jutro wstaję o 2 czy 3 rano i daję tutaj tylko podzielony namiot. Może pokażę to miejsce. To jest oczywiście do inscenizacji, ale tak leżały obok siebie. 7 zeta. Myślałem, że tu u góry siedzą patusy i miałem rację. Już mam 2. piątkę stąd, a jestem tu niecałe pół godziny może. Znaczy to nie jest tylko piątka, bo to już jest chyba z 10 zł, jak nie 15. 2 dwuje, 2 piątki, Z, jakieś drobnioczków parę. Ale idzie na tej plaży. Jest kolczyk z diamentem. Długo nie miałem sygnału. Przeszło pół godziny. Wylazł Z, dosyć głęboko, już z patynką. Rocznik ma 2014, ale leży już jakiś czas. Po zeta 2 grosze. Znajduję się w Dziwnówku koło osiedla Porta Mare. Przyjechałem tu dzisiaj rano, byłem godzinkę, znalazłem 7 zł. Teraz jestem, mam chyba z 15 albo trochę więcej. Rano byłem przy tamtym zielonym namiocie. Tam trochę się pokręciłem. Dzisiaj dojdę jeszcze do tej budki z napisem 4. I kapselek. Z kapsel zbieram sobie i wyrzucam. A pieniądze też zbieram, tylko nie wyrzucam. To jeszcze było z poranka. Taki fajny samochodzik. A to było już dzisiaj wieczorem. Kolczyk. 20... 4, 50, 60, 24, 65 i zapalniczka. Fajne pięcioki powpadały. Przyszedł widz, ale pomimo wszystko nagram. Kapsli mam chyba z pół kilo. I dycha 20, 30, 42, 45, 6, 4, 7, 8, 4, 9, prawie 5 dych. Bez mała. No, od 3 rano do prawie 8 spadam, bo za chwilę mi zbanują auto. Poznałem dzisiaj tego pana. Pozdrawiasz wszystkich? Wszystkich pozdrawiam. Ankę też? A nie oczywiście. Dobra, na razie.